wygrał jazdę indywidualną na czas i obronił tytuł wywalczony 4 lata temu w Londynie. Były żużlowiec nie krył wzruszenia w wypowiedzi dla Telewizji Polskiej. Lubię smak złota i to złoto jest myślę szczególne, bo chciałem je dedykować mojej mamie. No, tak, dziękuję mamu, że jest wszystko. No, to jest wzruszenie i cieszę się bardzo, że po raz trzeci mogłem usłyszeć mazurkę Dąbrowskiego właśnie na igrzyskach paralimpijskich. Jutro jeszcze kolejny start i no, kolejna szansa. Tak samo będę walczył o złoty medal. Przyjechałem z jasnym celem, że walczę o 2 złota i jutro będę robił wszystko, żeby też wywalczyć złoty medal. A Rafała Wilka czeka jeszcze wyścig ze startu wspólnego. Dziś również po srebrne medale sięgnęły Anna Charkowska w kolarskiej jeździe indywidualnej na czas oraz Marzena Zięba w podnoszeniu ciężarów w kategorii powyżej 86 kg. Do tej pory polscy sportowcy zdobyli w Rio de Janeiro 23 medale, 5 złotych, 11 srebrnych oraz 7 brązowych. Polskie Radio 24. 11 minut po godzinie 23 w Polskim Radiu 24 czas na Trendy Kultury. To są Trendy Kultury, audycja poświęcona ciekawym zjawiskom w kulturze. Spotykamy się w każdą środę o 23.10. Joanna Sławińska, dobry wieczór. Tegoroczny 41. Festiwal Filmowy w Gdyni, który rozpocznie się w najbliższy poniedziałek, zapowiada się wyjątkowo interesująco. W drugiej części wieczoru po 23.30 porozmawiam z jego dyrektorem artystycznym, Michałem Oleszczykiem, o wyjątkowo mocnym moim zdaniem programie, zwłaszcza o konkursie głównym, ale także o kontrowersjach dotyczących tego festiwalu, a związanych z filmami Historia Roya i Smoleńsk. Moim gościem będzie także Jan Matuszyński, reżyser filmu o Beksińskich pod tytułem Ostatnia rodzina, uważanego za jednego z faworytów w konkursie głównym, ale uwaga, nie znamy jeszcze kilku konkursowych filmów, jak chociażby Wołyń Wojtka Smarzowskiego. Film Smoleńsk wszedł do kin w ostatni weekend. Oglądalność średnia, 107 tysięcy widzów właśnie podczas weekendu. Decyzją dyrektora Festiwalu Filmowego w Gdyni, Michała Oleszczyka, film, który, jak zresztą zapewnił mnie, nie był zgłoszony do konkursu głównego festiwalu, będzie miał jednak swój pokaz specjalny. Jak ocenić to dzieło Antoniego Krauzego? Jako zjawisko artystyczne, czy jedynie społeczno-polityczne? Film opowiada o tragicznych wydarzeniach z 2010 roku, kiedy samolot z prezydentem Lechem Kaczyńskim na pokładzie i 95 innymi osobami rozbił się pod Smoleńskiem. Już teraz moimi gośćmi są krytycy filmowi Małgorzata Sadowska z tygodnika Newsweek i Łukasz Adamski z tygodnika W sieci w studiu w Olsztynie. Dzięki za zaproszenie. Porozmawiajmy wobec tego o tym filmie, myślę, przede wszystkim jako dziele filmowym, bo jest to też zjawisko społeczne, polityczne i tak ten film jest traktowany. Czy ten film pod względem artystycznym jest dziełem spełnionym? No w moim odczuciu nie jest to film, nie jest to dzieło spełnione. Jest to niestety film pełen ułomności rozlicznych, począwszy od obsady, która jest nietrafiona, przez jak drodze też aktorstwa, jakie na nawet dobrych aktorach zostało pewnie coś tutaj wymuszone. Także mam też poczucie, że Antoni Krause, który przecież jest dobrym reżyserem, o czym mogli się przekonać choćby widzowie Czarnego Czwartku, tego jego filmu z ostatniego sprzed kilku lat. Czy Palca Bożego. Tak, czy Palca Bożego. To jest jednak no, wytrawny reżyser, tymczasem tutaj mamy do czynienia z jakimś regresem, jeśli chodzi o styl. No, to jest jakby taka forma filmowa zbliżona do telenoweli zdecydowanie, a nie do dzieła kinowego. Tam są też odwołania do filmów Andrzeja Wajdy, do Katynia, czy do Człowieka z marmuru. I to porównanie wypada zdecydowanie na niekorzyść Antoniego Krauzego, który rzeczywiście jakby sobie taki wymarzył trochę dialog z Wajdą, ale absolutnie tutaj poległ jako artysta, jako reżyser w tym dialogu. Ma Pani na myśli, porównując te filmy na przykład do Człowieka z marmuru, ma Pani na myśli postać głównej bohaterki, dziennikarki, która docieka prawdy i demonicznego redaktora, tak? Korytarza tak, którego grał Bogusław Sobczuk. W wersji, w filmie. Ale ta ostatnia, jedna z finałowych scen filmu Smoleńsk jest rodzajem polemiki z finałową sceną Katynia. Panie Łukaszu, jak Pan ocenia film Antoniego Krauzego? No ja tak jak napisałem w swojej recenzji, no jest to film ułomny artystycznie, natomiast ja doceniam ten film, no ze względów, które za chwilę pewnie będziemy omawiać. Aktorsko jest to film bardzo nierówny, bo ja nie mam zastrzeżeń na przykład do Joanny Struzik, która naprawdę dobrze wcieliła się w rolę wdowy po generale Błasiku. Ja uważam, że cały film powinien być obudowany, a w zasadzie może większość tego filmu powinna być obudowana wokół tej postaci.
to nie zapominajmy, że to jest tak naprawdę pierwszy taki w 100% niezależny polski film. To jest film, który taki wysokobudżetowy niezależny polski film, bo jednak ten film skosztował około 9-10 milionów złotych. To nie jest wcale niski budżet. Film zrobiony bez żadnej pomocy państwa. To jest film, gdzie wielu aktorów nie chciało zagrać. To jest film, który powstawał etapami. I tak na to, w jaki sposób ten film powstał, za pewne rzeczy ten film można chwalić. Ja go pochwaliłem w swojej recenzji właśnie za kilka aspektów, które mnie jakoś tam poruszyły. Szczególnie, że Antoni Krause, ja się zgadzam, no to jest świetny reżyser, który w Czarnym Czwartku pokazał, że jest mistrzem łączenia fabuły z dokumentem. Tutaj nie do końca mu to wyszło. O ile zgadzam się, że oczywiście ten film jest jakąś tam polemiką albo nawiązaniem, o czym zresztą Krause mówił głośno, do arcydzieł Andrzeja Wajdy, czyli Człowieka z żelaza i Człowieka z marmuru. Dlatego jest główną rolę tam odgrywa dziennikarka, bardzo słabo zagrana przez Beatę Fidel. Natomiast ja bym tutaj polemizował z panią Małgorzatą, jeżeli chodzi o tą ostatnią scenę filmu. To znaczy tutaj Krause do niczego nie nawiązuje. To jest tak, że no, delegacja leciała do Katynia, delegacja miała oddać hołd żołnierzom pomordowanym w Katyniu. I ja się bardzo też obawiałem tej sceny. Pamiętam, jak Gazeta Wyborcza, chyba przed powstaniem jeszcze filmu, przed pierwszymi zdjęciami, w dosyć brzydki moim zdaniem sposób jednak opublikowała część tego scenariusza, który skądś tam wyciekł, i wyśmiewano tą ostatnią scenę, mówiąc, że to jest kiczowata scena. Zabawne jest wiedzieć, czy nie, odważne. Pomordowanych poległych w Katyniu i tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem. Natomiast ta scena nie wyszła tak najgorzej. To znaczy, ja się obawiałem, że ta scena będzie kiczowata, ja się obawiałem, że ta scena nie będzie grała z resztą filmu Krausego, który jest takim mieszanką dokumentu i fabuły. Natomiast ona nie wyszła źle, znaczy ona mnie wzruszyła, ta scena. No natomiast dobrze, że ten film powstał, cieszę się, że Krausemu udało się ten film zrealizować. Myślę, że gdyby sam mógł decydować o całokształcie tego filmu, moim zdaniem, nie wiem, może gdyby nie było czterech scenarzystów, gdyby był jeden scenarzysta, albo byłaby osoba, która by przerobiła scenariusz złożony z tych jednak tekstów czterech osób. Ja tylko pozwolę sobie nie zgodzić się z panem co do wybrzmienia tej sceny ostatniej, o której mówimy, bo w moim odczuciu widza tego filmu, no to jest, ta scena jest po prostu groteskowa i niedorzeczna, dlatego że ta radość wzajemna ze spotkania, którą widzimy, i te uściski, i ta atmosfera piknikowa, no to jest po prostu, dla mnie to jest rzecz kuriozalna, i tak jak napisałam z kolei w swojej recenzji, to jest taki rodzaj jakby parodii pewnego romantycznego mitu i takiego pewnego spojrzenia właśnie, które zrodziło się w XIX wieku, w czasach polskiego romantyzmu, które klęskę kojarzy ze zwycięstwem, a śmierć właśnie ze zmartwychwstaniem, że właściwie im oznacza to, że bohater, który umiera, jest naprawdę bohaterem, który zwycięża. Gdyby nie ten mesjanizm, to pewnie byśmy nie przetrwali zaborów i komunizmu. Natomiast no, dla człowieka też religijnego troszeczkę ta scena ma inny wydźwięk, bo dla człowieka religijnego, dla katolika, dla chrześcijana śmierć zawsze jest później tym zmartwychwstaniem jakoś tam. I ta scena tej radości tych, którzy się tam spotykają, ona będzie odbierana poprzez wrażliwość każdego widza. Znaczy inaczej tą scenę odbierze człowiek wierzący, inaczej osoba, która jest niewierząca, jeszcze inaczej muzułmanin czy Żyd, prawda? Scena taka religijna, więc dlatego mówię, że to inaczej, bo to, tutaj to zależy naprawdę od wrażliwości. Ja mogę się kłócić o cały ten film Nie trzeba być osobą wierzącą, żeby zrozumieć scenę religijną. Proszę mi wierzyć. Nie chcę. Zostawmy już to, bo już to zostało powiedziane, a rozmawiamy o jednej scenie, ona jest oczywiście bardzo ważna, ale spójrzmy na film jako całość. Tutaj zdaje się też były nieporozumienia z producentem. Reżyser w każdym razie twierdzi, że nie do końca mógł zapanować nad całością realizacji tego filmu. Widza to nawet nie musi interesować. Natomiast czy kiedy widz patrzy na ekran, to ma poczucie, że ta historia, tak opowiedziana, jest spójna? To znaczy, czy te poszczególne wątki są przekonujące, czy one jedne z drugimi dyskutują, czy to jest spójnie opowiedziana i wiarygodnie opowiedziana historia? Ja mówię nawet na poziomie psychologicznym, bo wątek, czy to był zamach, czy katastrofa, to jest jeszcze osobny temat, tak? Inaczej na pewno film odbierają widzowie, a inaczej krytycy filmowi. To zawsze przy każdym dziele filmowym jest tak, że krytycy zwracają uwagę na pewne aspekty, których może mogą nie wybrzmieć aż tak bardzo mocno dla widza. Nawet trzeba byłoby chyba przeciętnych widzów zapytać, czy ten film jest dla nich spójny. To jest tak, ja nie jestem zwolennikiem, co już podkreślałem, tezy o zamachu. Znaczy jestem takim agnostykiem smoleńskim, jeżeli tak to można, już w tą religijną retorykę uderzaliśmy. Dla mnie ten film, jako dla widza, to jest bardzo klarowny, przejrzysty film. Jeżeli Krause od początku do końca niczego nie udaje, on jest bardzo uczciwy w tym filmie. On stawia na początku tezę zupełnie
wielu, od pierwszych do ostatnich scen wiemy, że chce przekonać widza, że pod Smoleńskiem doszło do zamachu, na świetle kto może być autorem tego zamachu. No i tyle, artysta ma prawo do takiej wizji. Oliver Stone robił to samo w JFK, przecież tam tyle, że nie porównujemy tych filmów, bo JFK jest jednak majstersztykiem artystycznym, choć media amerykańskie no, naprawdę bardzo mocno atakowały ten film za tezę, w nim przedstawiono mi to najróżniejsze media. Więc teraz tak, no, Krause pokazuje po prostu swoją wizję. On zebrał te wszystkie teorie, które pojawiały się na przełomie ostatnich 6 lat w prawicowej prasie, uporządkował je, dodał od siebie, uwypuklił niektóre te teorie, niektóre zmarginalizował, no i przedstawił swoją wizję, którą chce przekonać widza. No nie, ale dobrze, ale film to nie wykład. I to, że reżyser przedstawia swoją wizję, to jedno, ale to, czy on to robi filmowo w sposób spójny, czy wiarygodne są poszczególne sceny, choćby taka, kiedy dziennikarka, już wiedząc o jakimś strasznym zagrożeniu różnych osób interesujących się sprawą smoleńską, nagle wychodzi wywołana w nocy przez nieznanego sobie człowieka, umawia się z nim w kawiarni, no i oddaje telefon, on jej opowiada jakieś historie o jakichś ludziach, którzy zginęli, zostali zamordowani. Już dzisiaj wiemy, że tam ta śmierć rzekomo operatora, który tam kręcił, to jest tak niezupełnie, jak w tym filmie jest przedstawione, tak się nie opowiada dorosłym widzom, którzy mają swój rozum. Tylko nie, ja dokładnie to napisałem w swojej recenzji. Ja również tą scenę bardzo skrytykowałem i też nie rozumiem, dlaczego jest niekonsekwencja w postaci właśnie tej dziennikarki. Oczywiście to jest położona rola przez Beatę Fido i uważam, że mimo tego, że część aktorów nie zgodziła się zagrać w tym filmie... To nie jest usprawiedliwienie dla reżysera, tak. Mając przynajmniej na pokładzie Annę Samusionek, która w jednej krótkiej scenie no, nakryła aktorsko Beatę Fido, no myślę, że nawet Samusionek by tą rolę dużo lepiej zagrała główną, więc, ale sama konstrukcja scenariuszu tej roli też nie jest najlepsza. Ona też do końca nie jest wiarygodna, ja nie wierzę też w przemianę tej postaci. Więc tutaj jest zgoda pełna. Ja się cieszę, że ten film powstał, uważam, że to jest potrzebny film. Gratuluję Antoniemu Krausemu, ale za wiele rzeczy jakby artystycznie będę ganiał ten film. Jeszcze o spójność zapytam Małgorzatę Sadowską. Państwo powiedzieliście o paru jakby w niedociągnięciach tego filmu, czy jego ułomności, że mogłabym tylko dodać, że też widać takie braki inscenizacyjne. Znaczna część akcji tego filmu rozgrywa się w takiej telewizji, która jest w dosyć oczywisty sposób odnosi się do stacji TVN, która jest, jak wiadomo, gigantyczną prywatną telewizją. Tymczasem to, co widzimy na ekranie, to jest po prostu raczej kpina z tego, jak mogłaby wyglądać telewizja, czy studio telewizyjne, czy debata telewizyjna w komercyjnej stacji. Bo tutaj to się sprowadza, nie wiem, do jednego ekranu jakiegoś telewizora w kawiarence i grupki jakichś niewielkich dziennikarzy, którzy tam się jakby pałętają i to po prostu wygląda jak jakieś opustoszałe biuro, a nie jak prawdziwa stacja telewizyjna z prawdziwego zdarzenia. Więc rzeczywiście czytać te fragmenty programów telewizyjnych, które są zrekonstruowane, czy te nakręcone na użytek Smoleńska, są raczej karykaturą tak naprawdę prawdziwych programów telewizyjnych, a nie oddają ani ich atmosfery, ani sposobu, w jaki to jest realizowane. O aktorstwie Beaty Fido już powiedzieliśmy. Znaczy, ja jej bohaterka jest kompletnie też niewiarygodna, bo ta bohaterka właściwie się miota, raz wierzy, raz nie wierzy, jest jakąś wziętą dziennikarką śledczą, po czym przychodzi do swojego szefa po jakieś bardzo podstawowe numery telefonów, po czym chodzi na konferencje prasowe, które wyglądają jak karykatury konferencji prasowych, a nie jak prawdziwe konferencje prasowe, więc tam jest to wszystko takie... Jeśli mówimy o karykaturze, to wydaje mi się, że Beata Fido zagrała swoją postać rzeczywiście karykaturalnie, także dlatego, że stosuje przedziwne środki aktorskie. No, przeważnie jest uśmiechnięta w taki dziwny sposób. Jest to niespójne po prostu. Oczywiście wielcy aktorzy czasami grają w taki sposób, że kiedy jest im smutno, to właśnie odwrotną emocję pokazują. To są bardzo skomplikowane rzeczy, to są świetne szkoły aktorskie. Natomiast w tym przypadku ja miałam wrażenie, że no po prostu uśmiech pani... Jest brak środków aktorskich. Tak, i te postacie drugoplanowe też są bardzo złe. Ten tłum na przykład na krakowskim przedmieściu, jednostronnie pokazywana ta strona, która jest przeciwko teorii o zamachu, to są sami źli ludzie. Druga strona to są wspaniali Polacy. Nie, no tak. Te sceny dokumentalne, które są wplecione w film, no właśnie też niechcący, ale one niechcący obnażają wszystkie słabości tego filmu, ponieważ jeżeli gdziekolwiek są emocje prawdziwe i rzeczywiście odczujemy te jakieś takie masowe uniesienie, no to rzecz właśnie w tych scenach zbiorowych, tak?
niezależnie od tego, że one w jaki sposób one zostały dobrane, już nawet to pomijając, to po prostu tam są te autentyczne emocje. Ja się zastanawiam, na ile te rzeczy, o których mówiliśmy, my je też dostrzegliśmy jak krytycy filmowi, na ile one wpłyną na całościowy odbór tego filmu przez widza. Czy to tak naprawdę będzie istotne dla widza, że jest za małe pomieszczenia w telewizji, tak, że gdzieś nie wygląda to tak, jak naprawdę powinno wyglądać, bo my wiemy, jak wygląda to jako dziennikarze. Ale widzę, jak wyglądają studia telewizyjne, ponieważ oglądają telewizję. Okej, ale mówię, zobaczymy, bo to jest film z tak wielkim ładunkiem emocjonalnym. To jest film, który opowiada o tak wstrząsającym okresie w historii Polski, najnowszej historii. Wpisuje się w ten podział polityczny. Tak, on go wytwarza, on się go wpisuje. Okej, tyle, że kino ma prawo do czegoś. Znaczy, Krause ma prawo stworzyć film, który ma rozdrapywać pewne rzeczy i ma prawo postawić... Ja uważam, że on ma prawo pokazać w taki sposób, jaki pokazał Tłum na Krakowskim Przedmieściu. To jest jego dzieło i ono może być bardzo, bardzo subiektywne. Przecież Oliver Stone robi również bardzo subiektywne filmy. Stawia bardzo... Ale Oliver Stone nie podważał faktu zamachu JFK. Nie. Ale Oliver Stone twierdzi, że rząd Stanów Zjednoczonych zamordował prezydenta Stanów Zjednoczonych. No, przepraszam, to jest dokładnie to samo, co można... To nawet Krause nie stawia w swojej tezy, że polski rząd zamordował prezydenta, stawia, że to zrobili Rosjanie. Ale Gdybyś Antoni Krause zrobi to z subtelnością Olivera Stone'a, to proszę bardzo. Oliver Stone przecież oskarżył wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, Lyndona Johnsona, o bycie w spisku, który pozbawił życia JFK. Więc ja daję prawo zarówno lewicowemu Stone'owi, jak i prawicowemu Krause'emu, każdemu innemu twórcy, artyście, do tego, żeby stawiać jak najmocniejsze tezy. Oczywiście, że spieramy się o to, czy ten film jest artystycznie dobry, czy nie. Chyba mamy podobne zdanie, jeżeli chodzi o artystycznie tego filmu. Gdzieś tam podział między nami tutaj, jak rozmawiamy w studiu, jest czy ten film może być tak zrealizowany ideologicznie, czy nie może. No ja uważam, że może, że Krause miał prawo do takiej wizji. Ale do tego też mam zastrzeżenia. Jeżeli ja widzę scenę, w której, dokumentalną scenę, w której Donald Tusk rozmawia z Władimirem Putinem, obejmują się te sceny, pamiętamy, to było tuż po tragedii, ale jest w tym momencie rozmowa pary prezydenckiej w filmie, prawda, kiedy Lech Kaczyński i Maria Kaczyńska zastanawiają się, w jakim języku rozmawiają ci panowie i pada przypuszczenie pani prezydentowej, filmowej, że pewnie po niemiecku i ta scena przecież nie jest bez powodu. To jest po to, żeby wywołać pewną emocję u widza, że no tak, rozmawiają po niemiecku, prawda, wiadomo. Tymczasem jest scena, która dla mnie jest niewiarygodna, kiedy prezydent Kaczyński, którego gra zupełnie nieźle, tu się chyba zgadzamy, Lech Łotocki, rozmawia z prezydentem Gruzji świetną angielszczyzną, tymczasem, no o ile wiem, to nikt nie słyszał specjalnie publicznie mówiącego po angielsku dobrze prezydenta Lecha Kaczyńskiego, chociaż pani Maria Kaczyńska mówiła rewelacyjnie po angielsku. Do sceny Putina i Tuska, no zawsze ktoś, kto jest obeznany jakoś w polityce, no on może stwierdzić, no dobrze, no bo wiemy, że Putin przecież był agentem KGB w Niemczech, na przykład zna niemiecki, no i Donald Tusk też nie jest tajemnicą, że zna niemiecki. Ale tego typu sceny się właśnie nie umieszcza bez powodu. Ostatnie zdanie, czy warto pójść na Smoleńsk. Ale ja tylko chciałabym dodać, jeśli mogę, dwa zdania, że w moim odczuciu ten film jest być może w mniejszym stopniu filmem, chociaż on oczywiście jest we mnie niezgoda na budowanie analogii pomiędzy katastrofą Tupolewa w Smoleńsku, a jednak zbrodnią w Katyniu, a ten film ewidentnie jakby do takiej analogii dąży, ją konstruuje, ją buduje, a wokół niej buduje rodzaj takiego też specyficznego mitu i też dzieli Polaków na dwie grupy, właśnie organizuje jakby społeczeństwo od nowa, dzieląc je, ale też chciałam powiedzieć, że w pewnym sensie to jest też dla mnie film o jakimś szerszym, jakby w tej szerszej perspektywie, w ogóle o krzywdzie i skierowaniu do ludzi, którzy mają poczucie krzywdy, niekoniecznie związane z Smoleńskiem czy wydarzeniem politycznym, nie, ale ludzi, którzy po prostu czują się wykluczeni, czują się zaniedbani przez swoje państwo i właściwie ten film jakby rezonuje tego typu negatywnymi społecznymi emocjami i jest skierowany do ludzi, którzy po prostu mają właśnie poczucie krzywdy i to jest jakby dla mnie w tym filmie być może najbardziej interesujące. Ja się z panią Małgorzatą zgadzam, że to jest film zrobiony przez osoby, które mają poczucie krzywdy, ponieważ przez wiele, wiele lat były marginalizowane, nazywane moherami, oszołomami, osobami niewykształconymi z mniejszych ośrodków. No i te właśnie mohery, niewykształcone oszołomy zebrały pieniądze bez wsparcia państwa, bez wsparcia polityków, tylko zebrały prywatne pieniądze. No i zrobiły film. I myślę, że choćby z tego względu warto się z tą wizją zapoznać, czy się z nią zgadzamy, czy się z nią nie zgadzamy. Warto pójść, zobaczyć ten film. Albo można iść na Uwiego Alena na śmietankę towarzysku.
Dobrze, to już była złośliwość. Też polecam, uwielbiam ten film. Ja także polecam. To była złośliwość jak z językiem niemieckim, dokładnie taka sama. Dobrze, polemizowałabym. Bardzo Państwu dziękuję. Małgorzata Sadowska, krytyk filmowy z tygodnika Newsweek i Łukasz Adamski z tygodnika W sieci. Za chwilę wracamy do rozmowy. Rozmowy tym razem o festiwalu filmowym w Gdyni, a będziemy rozmawiać z Janem Matuszyńskim, reżyserem filmu Ostatnia rodzina. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Minęło 23.30, Paulina Łukawska. Zapraszam. CBA przejmie śledztwo w sprawie byłej urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości Marzeny Kruk. Chodzi o kwotę 38 milionów złotych, które kobieta miała zarobić na reprywatyzacji. To do niej należy m.in. część udziałów w działce przy Chmielnej 70. I choć rzecznik warszawskiej prokuratury Michał Dziekański mówi, że postępowanie nie zostało jeszcze przekazane, Piotr Paczorek z biura prasowego CBA potwierdza, że w prokuraturze odbyło się spotkanie, na którym zapadła decyzja o przekazaniu dokumentów. Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi już kontrolę w sprawie prawdziwości oświadczeń majątkowych Marzeny Kruk. Jednocześnie kontroluje przestrzeganie przez nią przepisów o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa dostępna w kolejnych województwach. Od dziś w Śląskim, Małopolskim, Lubelskim, Łódzkim i Warmińsko-Mazurskim mieszkańcy przez internet mogą poinformować policję o zagrożeniach, mówi komendant małopolskiej policji nadinspektor Tomasz Miłkowski. Każdy mieszkaniec będzie mógł sam zainspirować nas, przekazując informacje. Tu zauważyłem, że ktoś przekracza prędkość, tam piją pod sklepem i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest oczywiście w inwencji osób. Generalnie chodzi o to, żeby scalić dwa światy, naszej wiedzy i wiedzy obywateli. Policja jest tak mocna, jak chcą z nią współpracować obywatele. To jest ta idea. Dotychczas Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pilotażowo wprowadzana była w 5 garnizonach – Stołecznym, Pomorskim, Podlaskim, Lubuskim i Kujawsko-Pomorskim. Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. W takich przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 i 997. Krajowa Mapa Zagrożeń ma być dostępna we wszystkich województwach jeszcze tej jesieni. W nadchodzących miesiącach odbędą się dwa szczyty 27 państw Unii Europejskiej bez Wielkiej Brytanii. Najbliższe spotkanie w Bratysławie ma ustalić listę spraw do załatwienia przed 60. rocznicą zawarcia traktatów rzymskich, które odbędzie się w marcu, podało źródło unijne. Po piątkowym spotkaniu przedstawicieli 27 krajów w słowackiej stolicy, kolejne w tym formacie ma się odbyć zimą na Malcie i trzecie podsumowujące proces refleksji nad przyszłością Unii bez Wielkiej Brytanii w 60. rocznicę zawarcia traktatów rzymskich w marcu przyszłego roku we włoskiej stolicy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wiadomości z życia Kościoła. Wyrażamy przekonanie, że katolicy nie powinni brać udziału w kampanii Przekażmy sobie znak pokoju, gdyż rozmywa ona jednoznaczne wymagania Ewangelii. Czytamy w komunikacie Prezydium Episkopatu. Wyciągnięta ku drugiemu ręka oznacza akceptację osoby, nigdy zaś aprobaty dla jej grzechu, niezależnie od tego, jakiej jest on natury. Istnieje obawa, że akcja Przekażmy sobie znak pokoju, wydobywając gest podanej ręki z kontekstu liturgicznego, nadaje mu znaczenie, które jest nie do pogodzenia z nauką Chrystusa i Kościoła, napisał. Biskupi. Prezydium Episkopatu podkreśla, że Kościół nigdy nie dzieli ludzi według orientacji seksualnej, ale uświadamia wszystkim, że jako stworzeni na obraz i podobieństwo Boga są ukochanymi dziećmi Bożymi, siostrami i braćmi w Chrystusie. Stąd cieszą się równą godnością. Szacunek dla godności każdej osoby jest jednak nie do pogodzenia z szacunkiem dla samych czynów homoseksualnych. Miłosierdzie Boże było jednym z tematów dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. Papież Franciszek zachęcił, aby w chwilach zmęczenia i rozczarowania, jakie zdarzają się nam w życiu, pamiętać te słowa Pana, które dają nam wiele pociechy i pomagają zrozumieć, czy angażujemy nasze siły w służbie dobra. Pan uczy nas, aby nie bać się pójść za Nim, gdyż nadzieja, jaką w Nim pokładamy, nie zostaje zawiedziona, mówił Franciszek. Pozdrawiając Polaków, Ojciec Święty nawiązał do obchodzonego dzisiaj święta podwyższenia Krzyża Świętego. Wpatrujmy się często w krzyż,
krzyż, na którym Jezus, Syn Boży, umarł dla naszego zbawienia. Ten święty znak jest odpowiedzią Boga na zło i grzech człowieka. Jest to odpowiedź miłości, miłosierdzia i przebaczenia. Ukazujmy krzyż całemu światu, wysławiajmy go w naszych sercach, domach i wspólnotach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówił Ojciec Święty. Funkcjonowanie Kongregacji do spraw duchowieństwa, do spraw biskupów, do spraw edukacji katolickiej oraz Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan były głównymi tematami obrad Rady Kardynałów. Informacje te podało na zakończenie obrad Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Na spotkaniu doradców Ojca Świętego poruszono także kwestie duchownych pracujących w służbach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej, a także formacji i zadań nuncjuszów apostolskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich obowiązków dotyczących wyboru kandydatów na biskupów. Serwis z życia Kościoła katolickiego przygotował i przedstawił Przemysław Goławski. Polskie Radio 24. To są trendy kultury. Moim gościem jest Jan Matuszyński, który stworzył filmowy obraz niezwykłej rodziny. Gratuluję Ci świetnego, przejmującego filmu pod tytułem Ostatnia rodzina, w którym jest i dramat egzystencjalny człowieka i świetnie oddane relacje rodzinne. Pamiętam, jak mówiłeś mi, że scenariusz Roberta Bolesty od razu wydał Ci się materiałem na znakomity film. Co właściwie w tym scenariuszu Cię przekonało? No to jest mnóstwo rzeczy. Pomysł na opowiedzenie historii tej rodziny wychodzący ponad tylko nazwisko Beciński. To jest fantastycznie stworzone postaci. Prawda, Robert, przechodząc przez ten ogrom materiału, wyciągnął dla mnie taką esencję. Czyli ja zobaczyłem od razu trzy, nie dwie, od razu zobaczyłem trzy potencjalnie fantastyczne role. Bardzo duże wyzwania zarówno dla mnie, jako reżysera Smarkacza, debiutanta w fabule, jak i dla aktorów, niezależnie od tego, kto miałby to grać, ponieważ w momencie, jak przeczytałem scenariusz, to ja nie miałem żadnych twarzy do tego przyczepionych. Mówisz o trzech postaciach, czyli oczywiście poza panami Beksińskimi, Tomkiem i Zdzisławem, także pani Zofia, żona Zdzisława, matka Tomka. Wszystkie kreacje świetne. Na pewno liczysz się z tym, że każdy, kto ogląda twój film, też porównuje do prawdziwych postaci. To jest duże wyzwanie, żeby zrobić film o ludziach, którzy żyli jeszcze niedawno i pamiętamy. Zresztą są filmiki rozmaite w internecie. Na YouTubie można obejrzeć z tego po prostu setki chyba. Oni sami siebie kręcili bez przerwy. Dawid wielokrotnie wcześniej udowodnił, szczególnie w ostatnim czasie, że jest wyjątkowo zdolnym aktorem, który bardzo głęboko wchodzi w te postaci. I tu zrobił to po prostu po raz kolejny. To w zderzeniu z Andrzejem Sewerynem, który ma powrót, bo on dawno nie grał w kiniostach. No z Tomkiem Beksińskim to jest tak, że bardzo dużo osób go pamięta z radia. Ci bardziej dociekliwi kojarzą go z nagrań, które można na YouTube obejrzeć właśnie tych archiwów, ale te archiwa, z czego mało osób sobie zdaje sprawę, są z przełomu lat 80. i 90. Czyli nie pokazują Tomka, jak się zachowywał w tym początkowym okresie, który jest w filmie, czyli na przełomie lat 70. i 80., czyli 10 lat wcześniej. Widziałam, wczoraj oglądałam takie. Trochę ich jest, troszeczkę ich jest. Wiesz, są jakieś filmy dokumentalne? Chodzi o to, że dla mnie ta postać od samego początku była od bardzo szerokiej pod każdym względem i bardzo intensywnej do takiej mocno wygaszonej. Tak? Znaczy, ja sobie uknąłem w pewnym sensie takie stwierdzenie, że jakby on się chowa do tej swojej krypty, że się jakby tak zwija. No i to jest w filmie, jakby dlatego jest taka ekspansja na początku jego, po to, żeby to mogło wygasnąć i dopiero jeżeli się popatrzy od tej strony, no to wydaje mi się, że gdzieś to zaczyna jakby inaczej pracować, a nie tylko na poziomie samych pojedynczych sytuacji. Natomiast no, to, co jest w filmie i to, co było w scenariuszu, to są rzeczy naprawdę oparte na bardzo dużym researchu, który jako pierwszy zrobił Robert i moim zdaniem zrobił ten research momentami najbardziej dokładnie. I to może warto wspomnieć, że ten scenariusz swojej takiej wersji, która trafiła do mnie do rąk, to był 2009 rok. To było na długo przed książką Rzepałkowskiej. Wtedy tak naprawdę była tylko książka Dmochowskiego, którą pięknie Ola Konieczna rzuca zresztą w filmie, i reportaż Tochmana. Natomiast to ma jeszcze inny kontekst, który na przykład dla mnie jest bardzo ważny, że szczególnie na przestrzeni ostatnich dwóch lat, i to spowodowała między innymi, znaczy przede wszystkim książka Magdy Grzebałkowskiej, pojawiło się dużo innych wydawnictw przede wszystkim i jeszcze się parę rzeczy pojawi dookoła tej rodziny i każdy z tych wydawnictw pokazuje ich sobie innej strony. Rzeczywiście każdy widzi takie złożone osobowości. Każdy widzi inaczej. Zapamiętuje z innego okresu życia, w którym znał. Ktoś mówi na przykład, no nie, no to nie był aż tak nerwowy, był bardzo spokojny, bo co tam? Tak jak mówisz, on był taki w późniejszym okresie, prawda?
to jest fantastyczne. Poza tym jest to, że matematycznie nakładasz dramaturgię tego filmu, to znaczy ty bierzesz pod uwagę nie tylko charakter postaci, ale też to, jak ma się ta postać rozwijać, żeby opowieść filmowa była spójna, prawda? Ja wiele tego typu pytań, głosów słyszę. Natomiast podejrzewam, nigdy tego nie robiłem, ale jakby faktycznie rozłożyć sceny z Tomkiem w filmie, to by się okazało, że tych takich ekspresyjnych, które są nieco dyskusyjne, wcale nie jest tak dużo. Zaczyna się film od tego, więc to od razu mocne uderzenie. Tak, no ale ja mówię jakby ilościowo, nie? Że dla mnie w ogóle Tomek w tym filmie, to co zrobił Dawid z tą postacią, to jest jakaś emanacja współczesnego nastolatka, który ma wszystko i w związku z tym nie ma pojęcia, co ma z tym zrobić. I to jest właśnie to, o czym mówię, że jakby wychodzimy poza historię tej rodziny do czegoś jakby szerszego gdzieś tam przy okazji. No bo prawda jest taka, że rodzina Beksińskich jest pewnym przekaźnikiem, żeby pójść gdzieś, opowiedzieć o czymś jeszcze innym, co by sama powiedziałaś na początku, że najwyraźniej działa, bo każdy może się w tym przejrzeć, a nie chodzi tylko o to, żeby pójść zobaczyć film, porównać, czy Seweryn jest faktycznie podobny, czy Dawid wystarczająco dobrze albo identycznie mówi tak jak Tomek i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś idzie z takim założeniem na film, no to niestety na pewno poniesie porażkę jako widz, ponieważ to, co płynie jakby z ekranu, nie ma po prostu szansy przetwarzać, nie? Chciałabym wiedzieć, czy ty się, twoim zdaniem, zbliżyłeś, realizując ten film, do tajemnicy Tomka Beksińskiego? Do wyjaśnienia tego, dlaczego on rzeczywiście postanowił już zrealizować swój wieloletni zamiar samobójstwa i to zrobił. Ja mam takie poczucie, że dobre kino to jest takie, które zawiesza się nad pewnym zagadnieniem, nad pewnym pytaniem, niekoniecznie na nie odpowiadając, tylko je zgłębiając. No i tu, jeżeli chodzi o sekrety rodziny Beksińskich, czy o Tomka, czy o Zdzisławę i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie tak zupełnie na marginesie Zdzisławie jest dużo bardziej kontrowersyjną postacią niż Tomek. Mnie się to dużo bardziej wszystko poukładało przez fantastyczną pracę z Dawidem i jakby w ogóle z aktorami, bo mieliśmy nieprawdopodobną okazję na to, żeby dostać taki ekskluzywny akces do materiałów dookoła tej rodziny, w tym dookoła Tomka. No i Robert nas przez to prowadził, ale też właśnie dyrektor Bana, też Dmochowski, jakby parę innych osób, po to, żeby nie nastąpiło żadne przekłamanie, czy jakby zawijanie gdzieś czegoś pod dywan i tak dalej, nie? Bo to, no ja mam takie poczucie, że to jest to, o co mi gdzieś tam chodziło, to jest w filmie, nie? Jakby nie było żadnego skrótu, nikt mi tutaj nogi nie podstawia w żaden sposób. Tak, ja myślę, że to ci się udało, ci się tą tajemnicę zachować, a jednocześnie dać te różne tropy, dlatego że no, przecież mamy do czynienia z pewnym dramatem egzystencjalnym młodego człowieka. Wiesz co, dla mnie jednym z takich kluczowych aspektów, które się przekładają na jedną konkretną scenę na poziomie jakby przygotowań do tego filmu, później to się trochę zmieniło, to jest, tak sobie pomyślałem, co ten Zdzisław miał w głowie, jak stał przed tymi drzwiami w konflikcie, jak to... Kiedy no, okazało się, że Tomek już popełnił samobójstwo, przypomnę. Jak to jest, jakby, jakie to mogą być emocje, jakby, z czego to wynikało i chociaż dookoła szczególnie tej sytuacji krążą różnego rodzaju opinie, to prawda jest taka, że szczególnie odbijając się od faktów, które są podparte jakby w zeznaniach i w tych wszystkich materiałach, to naprawdę można bardzo szczegółowo odtworzyć to, co tam się wydarzyło. W związku z tym ja też miałem spokój, że szczególnie w tej części my tutaj niczego nie konfabulujemy. To było na przykład dla mnie bardzo ważne, żeby wszystko to, co jest, żeby pracowało. Oczywiście można powiedzieć, że nie wiem, wątek ani o to, tak mógłby się o wiele bardziej pojawić, bo ona się tylko pojawia jako osoba, z którą rozmawia dzisiaj przez telefon i tak dalej, i tak dalej. Czyli przyjaciółki Tomka, a z drugiej strony mógłby się też bardziej pojawić wątek nadkobiety, czyli ostatniej dziewczyny Tomka, ale właśnie tego nie zrobiłeś, no bo to był kolejny nieudany związek Tomka, bardzo go to pokiereszowało, ale właśnie chyba świetnie, że nie położyłeś nacisku na ten aspekt, bo by to przeciążyło w stronę właśnie no, dramatu miłosnego, a nie potrzebne. No tak, no to jest tutaj mnóstwo tych rzeczy. Nasza rozmowa z Robertem zaczęła się od tego, że z historii tej rodziny można by naprawdę machnąć spokojnie 3 sezony takiej rodziny Soprano, czy jakby jakiegokolwiek tego rodzaju. No naprawdę, no to i oczywiście zaraz się pojawi, że czemu to jest tylko okres warszawski i tak dalej, i tak dalej. No jakby nie było to miejsca, no jakby przyjęliśmy tą konkretną ramę. Robert to tak napisał, ja jakby to kupiłem, że to funkcjonuje, ale na szczęście jest bardzo dużo innych rzeczy dookoła tej rodziny, które
można sobie przeczytać, obejrzeć i tak dalej, i tak dalej. Ja mam bardzo dużą radość z tego. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie nad kobiety i w ogóle jakby kobiet Tomka, no to dla mnie to nie było ciągle powielanie tego samego modelu, który narastał. I tak samo jak on na przestrzeni lat z każdą próbą samobójczą przygotował się do tych samobójstw coraz lepiej, to tak samo te relacje z kobietami, jak żeśmy to przeanalizowali, to było dla mnie zawsze zderzenie pewnego wyobrażenia jego z rzeczywistością, która nie wytrzymywała tego wyobrażenia. I to na przykład jest dla mnie taki temat, który szalenie mocno stoi za tą historią, bo w takim samym stopniu się tyczy Tomka, jak Zdzisława, w jego przypadku jeszcze bardziej tak naprawdę bolesne i też nosi. Jakby pointą tego jest na przykład też to, że według Roberta, z czym trudno się też jakby nie zgodzić, no jednak jest happy end w tej historii. No, każda z postaci realizuje swoje pragnienie w jakiś sposób. Nie? I to, bo to jest właśnie taki element, który ten jakby egzystencjalny tutaj gdzieś pracuje i to jest w ogóle fantastyczne, żeby o tym gadać. No i ja słysząc różnego rodzaju rozmowy po tam paru pokazach, które gdzieś tam były, czy to w Lokarno, czy to gdzieś indziej, jakby cieszę się, że ludzie gadają o tych bardzo wielu rzeczach, które się udało włożyć do tego filmu, bo to jest nie tylko, tylko jest dużo więcej. Mówisz, że każda z postaci zrealizowała swój zamiar. Tomek zrealizował wieloletni zamiar popełnienia samobójstwa, ale co, no pani Zofia, pan Zdzisław, gdzie jest ta realizacja? No Zosia chciała umrzeć przed nimi. A Zdzisław został zamordowany. A tym nie chodziło o to, że jeżeli mamy w ogóle pokazywać morderstwo w tym filmie, to musi być po coś. Bardzo długo było tak, że fajnie, zróbmy to morderstwo, super, jakby zrealizujmy to, będzie ten i tak dalej, tak jakby po co. No i w pewnym momencie, ja wróciłem do listów Beksińskiego z Mochowskim. Z jego marszandem. Tak, gdzie on jakby jasno eksplikuje swoje marzenie, w jaki sposób chciałby umrzeć. I to jakby to jest to, od czego zaczynamy film. Nie? I to jakby otwiera tą rozmowę tej rodziny z nieuniknionością, tak bym powiedział. Już nie chcę mówić ze śmiercią, bo to z kolei strasznie tabloidyzuje ten wątek. To jest tak, że to bardzo w bardzo wielu odcieniach, bardzo wielu perspektyw cały czas płynie przez tą historię, która jest pokazana w filmie. Czy opierałeś się też w jakimś stopniu na książce Magdaleny Grzebałkowskiej, czy tylko scenariusz i same twoje własne poszukiwania tutaj? To sceny takie formalne była dosyć delikatna sprawa, bo książka wyszła w momencie, kiedy myśmy zaczynali nasze rozmowy ze scenarzystą, też z producentami, czyli z Leszkiem Wozakiem i Anetą Higginbotham. No i ustaliliśmy dosyć jasno, że musimy tą książkę w pewnym sensie omijać szerokim łukiem, bo to jest prawdziwa historia, my nie robimy adaptacji tej książki, nigdy nie było takiego założenia itd. I wszystko, co znalazło się w scenariuszu, jest oparte na researchu Roberta albo rzeczy, które gdzieś tam przy okazji filmu powstały gdzieś przez nas, oczywiście we współpracy z Muzeum Historycznym Sanoku, który ma największą ilość materiałów itd. No jakby ta książka to jest inne odcienie tej samej historii. Na koniec chciałam Ci, tutaj mam ogromną przyjemność, chciałam Ci bardzo tego filmu pogratulować. Jest rzeczywiście świetny. Nie tylko jest to świetny film debiutanta, jest to znakomity film fabularny, rzeczywiście z takim uniwersalnym przesłaniem. Ja do tego dołożę, że ja najbardziej podziwiam pracę producentów, bo to oni najwięcej tu zaryzykowali. I jeszcze raz chciałem podziękować i Leszkowi Wozakowi, Anecie Higginbotham, bo to bez nich to by wyglądało wszystko zupełnie inaczej. To jest audycja Trendy Kultury w Polskim Radiu 24, a moim gościem jest dyrektor artystyczny Festiwalu Filmowego w Gdyni, Michał Oleszczyk. Do widzenia. To chwila filmowe w Gdyni zbliża się do końca maja, rozpocznie się 19 września. I jest to festiwal, który budzi w tym roku szczególne emocje. Emocje artystyczne i emocje polityczne. Emocje artystyczne, nic dziwnego, dlatego że no, konkurs główny zapowiada się zupełnie fantastycznie. W tym roku obejrzymy już tak głośny film jeszcze przed premierą, jak Ostatnia Rodzina, film Zaćma Ryszarda Bugajskiego o Julii Brystygierowej, Zjednoczone Stany Miłości Tomasza Wasilewskiego, Królewicz Olk Kuby Czekaja. To są tylko niektóre z 16 tytułów. Swoje nowe filmy pokażą także Michał Rosa, Wojciech Kasperski, Jan Jakubkolski. Oczywiście wszyscy czekamy na Wołyń Wojtka Smaszewskiego, który też jest filmem bardzo oczekiwanym już od dawna i wiele się o nim mówi.
to, że komisja kwalifikująca filmy do konkursu głównego nie zakwalifikowała historii Roya, wywołało reakcję ministra. Ta sprawa była już omawiana, ja tylko przypomnę, że minister kultury Piotr Gliński wydał takie oświadczenie, w którym wyraził zaniepokojenie tym, że historia Roya nie znalazła się w konkursie głównym. Twierdził, że film ten ma takie walory artystyczne, z powodu których nie ustępuje innym filmom tego konkursu. No i dodał jeszcze, że to jest niesłychane, żeby w demokratycznym państwie właśnie dochodziło do takich sytuacji. To jest oczywiście już słynna sprawa, wręcz w swoim oświadczeniu powiedziałem, że ta decyzja o nieobecności na konkursie miała właśnie charakter merytoryczny, znaczy, że film nie dostał się do konkursu nie dlatego, jak sugerował minister, że opowiada o żołnierzach wyklętych, a żołnierze wyklęci są jakoś niemili, że tak powiem, mnie czy komisji jako temat. Wręcz przeciwnie, zawsze ten temat bardzo chciałbym, promowałem w wywiadach i mówiłem, że chciałbym zobaczyć dobry film o żołnierzach wyklętych w Polsce. Że to jest temat wart tak, dobrego filmu. Dobrego filmu. Pojawiła się taka sugestia, że to nie była merytoryczna decyzja, ale moja rola jako dyrektora artystycznego jest taka, żeby pilnować tego konkursu i pilnować jego jakości. I ja uważałem, komitet tutaj też się z tym zgodził, że obecność tego filmu po prostu obniżałaby poziom artystyczny konkursu tegorocznego. Więc to mnie tak ubodło. Ja potem miałem okazję rozmawiać już po tym liście z premierem Glińskim osobiście. On, to była bardzo uprzejma i taka, no powiedziałbym, dobra rozmowa, bo podtrzymaliśmy swoje zdania. Znaczy pan premier wyraźnie powiedział, że jego zdaniem ten film na konkurs zasługuje, ale powiedział też, że szanuje tutaj moją odrębność, niezależność. Ja powiedziałem mu, że także szanuję jego prawo do wypowiedzi. Koniec końców myślę, że nie mieliśmy tutaj próby interwencji w program festiwalu, bo zauważmy, że filmu nie ma w programie, tak? Więc to nie jest tak, że coś zostało tutaj wymuszone na festiwalu. Tylko no, ja przypominam tylko tyle, że na komitecie organizacyjnym, na którym głosowaliśmy na tym filmie, był także przedstawiciel ministerstwa. Ledwo skończyło się, a nawet jeszcze się nie skończyło z historią Roya, czyli dyskusja trwała, a ty kolejne wywołałeś zamieszanie, publikując takie swoje oświadczenie, że zdecydowałeś o pokazie specjalnym filmu Smoleńsk Antoniego Krauzego i to znowu burza. Tak, no burza wziął się... Z drugiej strony. Z drugiej strony. Naprawdę, no zażartowałem z kimś, że powinienem otrzymać Nagrodę Złotego Imadła, dlatego że już to z obydwu stron jakieś krytyki czy naciski. No, decyzja była 100% moja. Ja uważam, że festiwal powinien być miejscem rozmowy. Tak jakby, gdzie mamy ze sobą rozmawiać? Gdzie jest jeszcze ta przestrzeń dialogu? No ja chcę wierzyć w to, że ten festiwal właśnie też po to jest, po tej rozmowie może będzie nam wszystkim lepiej. To jest 41. festiwal, a więc nie jest wcale okrągły, ale jednak chyba przejdzie do historii z powodów, o których już rozmawialiśmy. Jest też jeszcze jeden powód. Mianowicie tegoroczny festiwal wydaje mi się wyjątkową manifestacją młodości. To prawda, to prawda. W konkursie głównym jest 16 filmów i jeżeli dobrze pamiętam, to 9 z nich jest podpisane przez reżyserów urodzonych w latach 80. Czasami już nie debiutantów, ale głównie jednak debiutantów, bo to też jest znak charakterystyczny tego konkursu w tym roku, że jest tak dużo debiutów. Te roczniki 80. dochodzą do głosu. Ja myślę, że to jest między innymi, nie tylko, ale między innymi zasługa pewnej polityki, którą prowadziła bardzo konsekwentnie i to trzeba jej oddać Agnieszka Odorowicz w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Ona podejmowała duże decyzje, część była kontrowersyjna, ale tego nie można jej odmówić, że bardzo wspierała debiutantów. I myślę, że to się zwraca właśnie teraz, że mamy te młode głosy coraz bardziej obecne i one są tak różne. To mi się bardzo podoba, bo no Tomasz Wasilewski ma swoją wrażliwość, ale przecież już widzimy, że Kuba Czekaj, którego Królewicz Olch będzie otwierał festiwal. No widziałam zwiastun, to fantastyczny. No kto pamięta film Baby Bump, ten wie, że Kuba Czekaj ma bardzo niezwykły i oryginalny talent i tutaj dalej drąży swój ulubiony temat, ale także poszerza pole zainteresowania, więc Królewicz Olch, ale także no przecież Michał Marczak, no już realizujący teledyski z największymi na świecie. A tutaj Wszystkie nie przez pana noc. Nagrodzone w Sundance. O młodych ludziach, którzy po prostu chodzą sobie po Warszawie i właśnie spędzają w taki niezobowiązujący sposób swoje noce.
To jest wspaniały portret nocnej Warszawy i tych młodych ludzi, takich właśnie błąkających się troszeczkę bez celu. Ja nie pamiętam tak pięknego właśnie filmu miejskiego, zrobionego w Polsce. Mówimy o młodości twórców nie bez powodu, mianowicie no właściwie z tych starszych twórców to jest tylko Jan Jakubkowski w konkursie głównym, Ryszard Bugajski, Jan Jakubkowski z filmem Las czwarta rano oraz Ryszard Bugajski z filmem Zaćma. No można powiedzieć, że Michał Rosa też jest już tego pokolenia, powiedzmy, mocno średniego wiekowo, ale większość to są ci młodzi. I teraz, czy oprócz tej młodości oni oferują jeszcze coś bardzo istotnego? Mówiłeś o różnorodności. Co jeszcze charakteryzuje to młode kino? Jeśli ono jest tak różne, to co można znaleźć wspólnego? Ja mam wrażenie, że to jest takie bardzo ciekawe pokolenie. I to widać w tych filmach, bo to jest pokolenie, które wpadło w rozpadlinę między dwoma systemami. Znaczy, to jest pokolenie, które pamięta jeszcze z dzieciństwa stary świat, nazwijmy to, tak, czyli komunistyczna Polska, jest obecnie w tym nowym świecie po rewolucji cyfrowej, tak to nazwijmy, który całkowicie się zmienił, ale przeżyło też całą tą zmianę. To jest to pokolenie, które jest całkowicie zanurzone w świat internetu, które zazwyczaj mówi biegle po angielsku, podróżowało po całym świecie. Ale jadło wyroby czekoladopodobne. Ale jadło jeszcze wyroby czekoladopodobne i pamięta te blokowiska, jak na przykład Tomek Wasilewski. Więc to jest bardzo ciekawe pokolenie ludzi, tak, w pewnym sensie zagubionych, bo to też widać w filmie Łukasza Grzegorzka Kamper, bo to jest pokolenie, które w trakcie swojego życia i w trakcie dochodzenia do tak zwanej dojrzałości kilkakrotnie pod stopami miało, że tak powiem, zmienianą szachownicę, tak? Znaczy urodziło się na jednej szachownicy i tam szło kawałek po kawałku wedle jednych zasad. Potem nagle się okazuje, że świat jest zupełnie inny. Teraz też jest zupełnie inny po kryzysie ekonomicznym 2008 roku, wszelkich politycznych napięciach. No i to jest takie pokolenie, ja na to patrzę tak, bardzo inteligentnych ludzi, spragnionych świata wiedzy, czujących się częścią tego świata, ale jednak gdzieś zagubionych, bo pytanie o przyszłość jest bardzo niepewne. I te pytania o przyszłość się pojawiają we większości tych filmów. 2-3 lata temu rozmawiałam z Janną Kos-Krause, reżyserką, współtwórczynią filmów razem z Krzysztofem Krause, chociażby Papuszy czy Mojego Nikifora. I Janna Kos-Krause powiedziała, że to, co jest charakterystyczne dla polskiego kina, to jest brak odwagi formalnej, brak odwagi takiej artystycznej, że nasze filmy są może trochę właśnie pod tym względem za mało wywrotowe, że twórcy się z jakiegoś powodu obawiają. Czy w tym młodym pokoleniu już widać, młodym pokoleniu twórców, że oni potrafią proponować coś nowego, opowiadać już innym językiem, językiem bardziej nowoczesnym, zaskakującym, własnym? Absolutnie to widać. Absolutnie to widać i bez faworyzowania, ale wskazałbym na przykład na Jana Matuszyńskiego i na Ostatnią rodzinę. Jest to film opowiedziany w taki sposób, w zasadzie, który trudno porównać z czymkolwiek wcześniej w polskim kinie, bo jako też krytyk i ktoś, kto pochłania mnóstwo filmów, ja widzę, że Jan Matuszyński nasiąknął w pozytywnym tego słowa znaczeniu kinem światowym, tym, co się dzieje między innymi w rumuńskim kinie przez ostatnie 10 lat. Tam są na przykład takie, podam jedną przykład innej sceny długiej rozmowy między Zdzisławem Beksińskim, w zasadzie najpierw między matką a Tomaszem Beksińskim. To jest rozmowa realizowana kamerą wideo. Ta scena trwa około 6 minut bez jednego cięcia i scena dialogowa, przez którą przepływa tyle różnych emocji i widać, jak ogromna ilość pracy została włożona w to, żeby ta scena była tak wyreżyserowana, żebyśmy czuli właśnie tą fluktuację emocji, właśnie od depresji do jakiejś może nadziei. Pod koniec ujęcia wchodzi jeszcze w kadr Beksiński, Zdzisław. To są eksperymenty formalne de facto, bo zrobić 6-minutowe ujęcie nie jest łatwo. To jest ogromne przedsięwzięcie. A z drugiej strony mamy w tym samym filmie scenę katastrofy lotniczej, którą przeżył, jak wiemy, Tomasz Beksiński, która jest zrealizowana w jednym ujęciu. W zasadzie od momentu, kiedy on wchodzi do samolotu, do momentu, kiedy ten samolot rozbija się o ziemię i wychodzimy razem z Tomaszem Beksińskim, to są 3 czy 4 minuty nieprzerwanego ujęcia, niesłychanie skomplikowanego technicznie. I patrzę na to i sobie myślę, że na przykład w tym filmie to widać. Drugi twórca to jest Kuba Czekaj, który bardzo eksperymentuje z formą. Przede wszystkim z montażem. On zderza ze sobą bardzo kontrastujące obrazy. Ma niesamowicie wyczulone ucho, bo on wybiera ścieżkę muzyczną i pracuje bardzo skrupulatnie nad całą warstwą dźwiękową filmu. Tworzy taki swoisty, jak mówią Amerykanie, soundscape, czyli taki pejzaż dźwięku.
Tudzież Wszystkie nieprzespane noce Marczaka, gdzie jest wspaniały montaż Doroty Wardęszkiewicz, notabene jednej z nestorek. To jest taki młody film, ale jednak cięty przez jedną z nestorek polskiej sztuki montażu. I tutaj znowu to zatopienie w świecie obrazów i dźwięków, też świetnie dobranej muzyki. No, Marczak robi teledyski, więc wie co robi. Też wydaje mi się takim znakiem tego młodego pokolenia. Nie chcę tego koniecznie waloryzować, że tak powiem, na minus pokolenia starszego, bo jak patrzymy na Zaćmę Bejskiego, jest to film zrealizowany bardzo klasycznie, jednocześnie z taką szlachetną prostotą. To pamiętamy Przesłuchanie Bejskiego i to, jak on tam inscenizował właśnie te długie, bardzo intensywne rozmowy jeden na jeden, gdzie po prostu zderzają się dwie silne osobowości i my patrzymy na to zderzenie. Tam nie ma inscenizacyjnych szaleństw, ale jednocześnie napięcie i aktorska jakość jest taka, reżyserska także, że nie możemy oddawać oczu od ekranu. Więc myślę, że w tym konkursie ci starsi reżyserzy i młodsi świetnie się dopełniają. Michał Oleszczyk był moim gościem. Zapraszamy do Gdyni od 19 do 24 września na 41. Festiwal Filmowy. To były Trendy Kultury. Joanna Sławińska. Kłaniam się i do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. Polskie Radio 24. W tym programie nie kłaniam się nikomu i nie idę utartymi ścieżkami. Zadaję pytania trudne, kłopotliwe, politycznie niepoprawne i wraz z moimi gośćmi próbuję znaleźć na nie odpowiedź. Jednym słowem, szukam dziury w całym. Zapraszam na program Szukając Dziury w Całym w każdy czwartek o 19.15 w Polskim Radiu 24. Łukasz Warzecha. Do usłyszenia. Jest północ. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Dobry wieczór. Zaczynamy od przykrej informacji z Podlasia. Dwóch chłopców zginęło na przejeździe kolejowym w Łozowie pod Dąbrową Białostocką. Potrącił ich szynobus jadący z Białegostoku do Suwałk. Na miejscu jest reporter Polskiego Radia Białystok Adam Jamczewski. Prognoza pogody. 12 i 14-latek to koledzy, którzy mieszkali na kolonii oddalonej kilkaset metrów od Łozowa. Chłopcy prawdopodobnie wracali rowerami ze szkoły. Aby dotrzeć do domów, musieli zjechać z głównej trasy i przejechać kilkaset metrów żwirową drogą. To właśnie z nią krzyżują się tory. Jak podkreślają sąsiedzi, prawdopodobnie chłopcy, jak większość ludzi na tym przejeździe, nie rozejrzeli się, ponieważ jeździ tędy zaledwie kilka pociągów dziennie. Na miejscu wciąż pracują policja i prokuratura. Wiadomo już, że maszynista był trzeźwy. Z Łozowa, Adam Jączewski, Polskie Radio Białystok. Kolejna informacja też będzie przykra. Jest z Mazowsza. Piłkarze Legii Warszawa przegrali przed własną publicznością z Borussią Dortmund 0-6 w swoim pierwszym meczu grupy F Ligi Mistrzów. W drugim spotkaniu tej grupy Real Madryt pokonał Sporting 2-1. W innych rozegranych dziś spotkaniach Ligi Mistrzów w grupie E piłkarze AS Monaco z Kamilem Glikiem w składzie wygrali z Tottenhamem Hotspur 2-1. W drugim spotkaniu tej grupy Bayer Leverkusen zremisował z CSKA Moskwa 2-2. Piłkarze Leicester City pokonali klub Bryż 3-0 w meczu grupy G. Remisem 1-1 zakończyło się spotkanie FC Porto z FC Kopenhaga. W grupie H Juventus zremisował z Sevillą 0-0. Wysokie zwycięstwo odniósł Olympique Lyon. Francuski zespół pokonał Dinamo Zagrzeb 3-0. Całe spotkanie w barwach Lyonu rozegrał Maciej Rybus. Manchester City wygrał z Borussią Mönchengladbach 4-0 w zaległym meczu pierwszej kolejki grupy C. Pierwotnie spotkanie miało zostać rozegrane we wtorek, ale zostało przełożone z powodu złych warunków atmosferycznych. Brazylijscy prokuratorzy postawili zarzuty korupcyjne byłemu prezydentowi Luisowi Inácio Lula de Silva i jego żonie. Śledczy twierdzą, że małżeństwo przyjęło bezprawne korzyści w postaci przebudowy nadmorskiego apartamentu. W sprawę pośrednio zaangażowany miał być naftowy gigant Petrobras. Da Silva otrzymał według prokuratorów ponad 3,5 miliona reali, czyli według obecnego przelicznika równowartość prawie 4,5 miliona złotych. Prawnicy byłego prezydenta Brazylii stanowczo odrzucają zarzuty i zapowiadają walkę w sądzie o uznanie ich klienta za niewinnego.
W Grecji zaczynają się dziś masowe licytacje nieruchomości, których właściciele nie spłacają bankowych kredytów. Pod młotek pójdzie pierwszych 2000 lokali. Banki twierdzą, że w ten sposób kredytobiorcy, którzy systematycznie nie wywiązują się z umów, otrzymają sygnał, że czas niepłacenia się skończył. Kierownictwo banków ma nadzieję, że po pierwszej aukcji część wierzycieli, która regularnie unika spłaty kredytów, zacznie z nimi współpracować. Pierwsze licytacje dotyczyć będą nieruchomości o wartości 300-400 tysięcy euro. Pod młotek będą wystawione mieszkania i lokale, których właściciele zalegają z opłatami co najmniej 2 lata, a mają oszczędności w innych bankach. Chodzi o osoby, które celowo nie spłacały do tej pory kredytów, wykorzystując sytuację, jaka przez lata panowała w Grecji i chroniła pożyczkobiorców. Komisja Spraw Zagranicznych brytyjskiego parlamentu opublikowała raport w sprawie interwencji w Libii w 2011 roku. Raport nie oszczędza przede wszystkim byłego premiera Davida Camerona, stwierdzając, że ponosi on współodpowiedzialność za ekspansję tzw. państwa islamskiego w Afryce Północnej. Z Londynu Grzegorz Drymer. W ocenie autorów raportu, interweniując w Libii, David Cameron nie wyciągnął żadnych lekcji z interwencji Tony'ego Blaira w Iraku. Cameron i ówczesny prezydent Francji Nicolas Sarkozy zamierzali początkowo interweniować tylko po to, by nie dopuścić do masakry zrewoltowanej ludności Bengazi podczas arabskiej wiosny, ale wkrótce ta misja przerodziła się w akcję na rzecz obalenia pułkownika Muammara Kaddafiego. Raport podkreśla, że Cameron i Sarkozy nie mieli właściwej wiedzy i planu na przyszłość, a ówczesny brytyjski szef sztabu, generał David Richards, nie podzielał oceny, że interwencja leżała w interesie Wielkiej Brytanii. Skończyło się na tym, że brytyjskie i francuskie samoloty wsparły islamistów, a po śmierci Kaddafiego Libię ogarnął chaos wojny domowej, z której nie podniosła się do dziś. Raport konkluduje, że to Brytyjczycy, Francuzi i do pewnego stopnia Amerykanie ponoszą współodpowiedzialność za rozpad struktur państwowych Libii, bezprawie i uboczny problem masowej migracji z Afryki przez Morze Śródziemne do Europy. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. W niecodzienny sposób zakończyły się prawybory amerykańskiej partii republikańskiej do parlamentu stanu Nowy Jork. Wygrał je kandydat, który kilka dni wcześniej popełnił samobójstwo. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. 10-letni Bill Nowjay ubiegał się o drugą kadencję w 133. okręgu wyborczym stanu Nowy Jork. Był popularnym politykiem, miał własny program radiowy, walczył o interesy farmerów i drobnych przedsiębiorców. Był zagorzałym zwolennikiem szerokiego dostępu do broni. W ostatnim czasie wysunięto jednak pod jego adresem oskarżenia o udział w machinacjach finansowych. W miniony piątek, w dniu, w którym miał stanąć przed sądem, zastrzelił się na cmentarzu w rodzinnej miejscowości Rochester. Lokalni przywódcy Partii Republikańskiej wezwali jednak wyborców, by głosowali na Nowjaya i we wczorajszych prawyborach uzyskał prawie 60% głosów. Dzięki zwycięstwu nieżyjącego polityka to szefowie partii wskażą kandydata w listopadowych wyborach. Jego rywal Rick Mill, który przegrał prawybory z nieboszczykiem, wyraził nadzieję, że wybiorą właśnie jego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prognoza pogody. Wracamy do kraju. W nocy zachmurzenie małe, nad ranem gdzieniegdzie, zwłaszcza w dolinach górskich, mgły. Temperatura od 4 stopni miejscami na Suwalszczyźnie, przez około 11 w centrum, 13 na zachodzie, do 15 na wybrzeżu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po północy. Dziś jest czwartek, 15 września, 259 dzień roku. Imieniny obchodzą dziś Nikodem, Kamil i Katarzyna. Słońce zejdzie o godzinie 6.10. Zapraszam na nocy w Polskim Radiu 24. Robert Kawka, dobry wieczór. A teraz czas na powtórkę magazynu 24 godziny w Polsce i na świecie. 24 godziny w Polsce i na świecie. A w programie m.in. Parlament Europejski przyjął rezolucję krytykującą Polskę głównie za nierozwiązany spór konstytucyjny. Nie słyszymy tego, co mówi do nas Strasburg, Bruksela i udajemy, że nic się nie dzieje. Jeżeli ktoś uważa, że największym problemem jest stan demokracji w Polsce, to znaczy, że jest kompletnie oderwany od rzeczywistości. Podkomisja Smoleńska spotkała się z rodzinami ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. To było spotkanie, które przedstawiło przebieg prac komisji, co dotychczas zrobili, na jakich materiałach bazują, jakie mają plany. A Sejm nie przyjął sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli za ubiegły rok. Motywem naszym jest napomnienie Izby. Mariusz Gzyl, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Parlament Europejski przyjął rezolucję krytykującą Polskę głównie za nierozwiązany spór konstytucyjny. W dokumencie europosłowie piszą też o innych zagrożeniach.
To druga rezolucja, którą przyjął Europarlament. Nie ma ona mocy wiążącej i jest traktowana bardziej jako presja na rząd w Warszawie. Beata Płomecka. Europosłowie napisali, że paraliż Trybunału Konstytucyjnego zagraża demokracji, prawom podstawowym i praworządności w Polsce. Zarzucili również rządowi, że nie zastosował się do zaleceń Komisji Weneckiej. Wezwali także Komisję Europejską, by zajęła się ustawami medialną, antyterrorystyczną i o służbie cywilnej. W preambule do rezolucji europosłowie napisali też o zaniepokojeniu decyzją o wycięciu części drzew w Puszczy Białowieskiej. Podczas głosowania odrzucono poprawki złożone przez Zielonych i komunistów dotyczące m.in. liberalizacji prawa aborcyjnego, a także te krytykujące polskie władze, że uważają chrześcijaństwo za jedyną podstawę europejskich wartości i kultury. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego powiedział, że rezolucja nie jest skierowana przeciwko Polsce. Martin Schulz przekonywał, że dokument podsumowuje obecną sytuację związaną ze sporem konstytucyjnym. Dodał, że jeśli są różnice zdań, to między Europarlamentem a Prawem i Sprawiedliwością. Prawo i Sprawiedliwość to jest tylko jedna partia, ale są jeszcze inne. To nie jest spór z Polską. Kocham Polskę, która jest pięknym krajem i Polaków. Moja żona urodziła się w Polsce, lubię polską kulturę i literaturę, ale też miewam różnice zdań z przedstawicielami innych partii. To jednak nie oznacza, że występuję przeciwko Polakom. Nieuczciwa i kłamliwa. Tak szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski nazywa rezolucję w sprawie Polski. Minister podkreślił, że jest zdziwiony podnoszeniem sprawy w Parlamencie Europejskim. Przyjęto kolejny raz absolutnie jednostronną rezolucję, która w sposób nieuczciwy, wręcz kłamliwy opisuje sytuację w Polsce. My będziemy systematycznie odpowiadać na kłamstwo, będziemy tłumaczyć, zapraszać. Polska jest otwarta, Polska jest wolna, co pokazało ostatnio wizyta Komisji Weneckiej. Można do Polski przyjechać, wejść do praktycznie każdej instytucji, porozmawiać, ocenić jej stan i zobaczyć, że żadne praktyki antydemokratyczne tutaj nie mają miejsca. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski rekomenduje skupienie się na działaniach, a nie na dokumentach. Jego zdaniem rezolucje Parlamentu Europejskiego nie przekładają się na poprawę życia mieszkańców Europy. Z punktu widzenia problemów Europy dzisiaj...